Pierwszy sezon Jujutsu Kaisen szturmem podbił serca widzów na całym świecie, praktycznie z marszu stając się wielkim hitem i kolejnym pretendentem do tronu na rynku współczesnych shonenów. Także w Polsce ogromna popularność anime jest jak najbardziej odczuwalna, choćby biorąc pod uwagę to, że niedawno mieliśmy okazję oglądać na ekranach kin prequel do przedstawionej w serialu historii. Drugi sezon zbliża się jednak wielkimi krokami, w związku z czym można by się zastanawiać, czy uda mu się utrzymać wysoko zawieszoną poprzeczkę. I nie trzymając nikogo w niepewności, myślę, że tak, nie tylko uda mu się ją utrzymać, ale i przebije poprzedników pod każdym możliwym względem. I w tym materiale przedstawię powody, dla których uważam, że tak się stanie. Powody, dla których zdecydowanie warto czekać na drugi sezon Jujutsu Kaisen. Chyba najwięcej zarzutów w kontekście zawartości pierwszego sezonu padało pod kątem fabuły. I nie da się ukryć, że ta nie należała do szczególnie skomplikowanych. Dostaliśmy jasny podział na dobrych i złych, wyraźnie nakreślony kierunek, do jakiego zmierzamy oraz parę mniej lub bardziej osobistych motywacji bohaterów. Ale tak naprawdę najważniejsze pozostawały walki i nikt tego w żaden sposób nie ukrywał. I ta ostatnia rzecz nie ulegnie zmianie w przyszłości serii. To mimo wszystko battle shonen i efektowne mordobicie już zawsze będzie punktem centralnym opowieści. To powiedziawszy, kontynuacja historii znacząco odbija od schematów realizowanych przez jedynkę. Nie oznacza to oczywiście, że Jujutsu Kaisen nagle zmienia się w zahaczającą o dramat psychologiczny dekonstrukcję gatunku. Nic z tych rzeczy. Niemniej możecie się spodziewać dużo większej liczby zwrotów akcji, także tych autentycznie burzących filary serii. Jeżeli drugi sezon pozostanie wierną adaptacją mangi, a zakładam, że tak będzie, to większość przedstawionych w nim wydarzeń rozegra się na terenie Shibui, w ramach arku, który nie bez powodu znany jest jako punkt zwrotny całego Jujutsu Kaisen. I nie jest to przesadzone określenie. The Shibuya Incident Arc zmienia dosłownie wszystkich i wszystko, jeśli chodzi o rzeczy, które do tamtej pory wiedzieliśmy o świecie przedstawionym. Zarys jego fabuły przedstawia się następująco. Oto koalicja klątw pod przewodnictwem Geto i Mahito przystępuje w końcu do realizacji planu, pod który fundamenty kładli już w jedynce. Czyli zamierzają zapieczętować Gojo Satoru i to właśnie na terenie wspomnianej Shibui. Gojo Satoru no fuin no tame ni ryo dekiru mono wa onzon suru. Więcej nie zdradzę, pozwolę wam odkryć to samemu, zwłaszcza że, wierzcie mi, naprawdę jest czego wyczekiwać. Dość powiedzieć, że nawet na chwilę obecną, czyli kilka tomów po zakończeniu tego eventu, The Shibuya Incident wciąż jest umieszczany na pierwszych miejscach rankingów najlepszych arków Jujutsu Kaisen ogólnie, z czym zresztą się zgadzam. Powiem więcej, to nie tylko najlepszy ark Jujutsu Kaisen, ale i ścisła czołówka najlepszych arków battle shonenach w historii. To intensywny, po brzegi wypchany akcją, dramatyczny i po prostu emocjonujący wątek, który bierze wszystkie najlepsze rzeczy serii i czyni je jeszcze lepszymi, nieporównywalnie lepszymi niż były. Zanim jednak zobaczymy zdarzenia mające miejsce w Shibui, prawdopodobnie zapoznamy się z przeszłością tego gościa. A właściwie na pewno, zważywszy na to, że ujawniony niedawno plakat przedstawia nam Gojo, Geto i Shoko w ich młodszych, bardziej zawadiackich wersjach. Tak więc jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o przeszłości najpotężniejszego bohatera oraz poznać szczegóły jego przyjaźni z Geto, którą tak mocno zaznaczono w filmowym prequelu, to drugi sezon opowie wam wszystko na ten temat. Myślę, że nikogo nie zaskoczę tym, że przedstawieni nam już bohaterowie powrócą w drugim sezonie, a ich wątki będą kontynuowane. Co oznacza, że nasze główne trio zyska sobie jeszcze więcej okazji do zaprezentowania ciągle rozwijanych umiejętności, a ulubieniec wielu i mój także, czyli Nanami, znowu będzie musiał pracować po godzinach. Przy okazji poznamy jednak zupełnie nowe, ale wcale nie mniej kluczowe dla całości postacie, tak jak Naobito, wujek Maki i głowa ich klanu, czy Choso, trzeci z Death Paintings. Co prawda obu z nich mogliśmy zobaczyć już w pierwszym sezonie, ale dopiero teraz przybliżone nam zostaną ich charaktery oraz moce. Również Mei dostanie sporo szans do zaprezentowania się w akcji. Ale chyba najbardziej wyczekiwaną postacią, jeżeli chodzi o zupełnie nowe nabytki, jest Toji. Jakkolwiek chciałbym go wam w jakiś sposób nakreślić, to szczegółowe informacje na jego temat byłyby spoilerem, i to całkiem konkretnym. Powiedzmy więc, że nie jest przypadkiem, iż Studio Mappa opiera wczesne etapy marketingu m.in. na zaprezentowaniu nam jego graficznego projektu. Toji odegra bardzo ważną rolę w kwestii rozbudowania zasad rządzących uniwersum Jujutsu Kaisen, a także ich kompletnego podważenia, oraz rzuci nowe światło na wiele, ale to naprawdę wiele postaci z głównej grupy serialu. Jestem przy tym pewien, że pomimo swojego psychopatycznego charakteru i wątpliwej lub raczej nieistniejącej moralności, a może właśnie dzięki nim, szybko zyska sobie wierne grono fanów wśród widzów.
Nie ukrywajmy, podczas gdy inne elementy są fajnymi dodatkami, to walki pozostają w Jujutsu Kaisen daniem głównym. Jeśli tylko dotychczasowy poziom produkcyjny zostanie utrzymany, a nic nie wskazuje na to, żeby nie został, biorąc pod uwagę z jak dobrym przyjęciem spotkała się ta marka, to dostaniemy jeszcze więcej, jeszcze bardziej spektakularnych starć. Jak już mówiłem, The Shibuya Incident to dynamiczny, prowadzący nas od jednego pojedynku do drugiego wątek, gdzie każdy biorący w nim udział bohater ma swoje 5 minut i swojego własnego, zazwyczaj niebywale potężnego przeciwnika, a często i kilku naraz. I kiedy akcja rozkręci się na dobre, to nie będziemy mieli ani chwili na oddech. Tak samo jak pracujący nad jej przedstawieniem pracownicy studia MAPPA. Nie przesadzam, na potrzeby materiału powtórzyłem sobie tamte rozdziały i w pewnym momencie dosłownie każdy kolejny jest albo kontynuacją trwającej już walki, albo rozpoczęciem następnej. Co więcej, potyczki zazwyczaj rozgrywają się równolegle, ponieważ w dokładnie tym samym czasie walczą różne grupy w różnych miejscach. Pod względem nagromadzenia mordobicia powinien więc nie tylko dorównać na przykład ostatniemu Demon Slayerowi, ale i błyskawicznie go przebić, zważywszy na to, że przeciwników będzie tu zdecydowanie więcej niż u zabójców demonów. O części stukących się tu postaci wspomniałem już przy okazji poprzedniego powodu, jednak także fani stylu Gojo Satoru mogą przygotować się na prawdziwą ucztę. Temu bohaterowi przyjdzie bowiem stoczyć parę potyczek na poważnie, z przeciwnikami, którzy nie tyle dorównują mu mocą, ile po prostu nie mogą zostać przez niego całkowicie zlekceważeni. Obserwowanie go w akcji bez jego charakterystycznego błaznowania to samo w sobie niecodzienne doświadczenie. Poza tym standardowo praktycznie każdy ważniejszy bohater zyska sobie więcej niż jedną okazję do wykazania się umiejętnościami, zwłaszcza że tym razem przeciwnicy naprawdę nie zamierzają poddać się zbyt łatwo. Co oznacza też, że zobaczymy mnóstwo nowych, wcale nie mniej kreatywnych technik oraz niewidziane do tej pory domain expansions. Jeśli chodzi o pomysłowość w kwestii różnicowania starć, to Jujutsu Kaisen na tym polu nigdy nie zawodzi, więc możecie spodziewać się najwyższej możliwej ligi. To może nie do końca powód, przynajmniej dla wszystkich widzów, ale jest to na tyle istotna kwestia, że postanowiłem ją tu zawrzeć. Otóż Jujutsu Kaisen należy do popularnego ostatnio nurtu shounenów o horrorowym zacięciu. Co pierwszy sezon dał nam wyraźnie do zrozumienia za sprawą odpowiednio powykręcanych projektów potworów, brutalnej akcji i motywów rodem z kina grozy właśnie. Ale także na tym polu dwójka przesunie granicę jeszcze dalej. Będzie to dużo mroczniejsza, bardziej krwawa i po prostu poważniejsza część historii. Wciąż nie wolna od humoru, tyle że momentami naprawdę czarnego humoru. Zwłaszcza przywoływany przeze mnie na każdym kroku The Shibuya Incident Arc sprawi, że odczujecie całą gamę przeróżnych emocji. Od ekscytacji niebywałą widowiskowością, przez strach, gdy bohaterowie znajdą się w tragicznym położeniu, po zwyczajny smutek, ponieważ nie wszyscy z nich wyjdą z tego zdarzenia sił cało. I wiem, że powtarzam to do znudzenia, jednak rzadko kiedy natykamy się na adaptacje tak ważnych i znakomicie poprowadzonych rzeczy. A o ile ekipa produkcyjna nie zawiedzie, ten ark ma szansę nie tylko zapisać się złotymi zgłoskami na kartach historii anime, ale i ustanowić nowe standardy w kwestii tego, na co mogą sobie pozwolić współczesne battle shoneny. I na koniec garść faktów, jakie już teraz wiemy o nadchodzącym drugim sezonie. Drugi sezon rozpocznie emisję w lipcu i zakończy ją dopiero pod koniec roku, więc możemy liczyć na około 20 odcinków. Tak jak wcześniej, za produkcję odpowiada studio MAPPA, twórcy Chainsaw Mana i ostatniego sezonu Attack on Titan. Dwójka zaadaptuje wydarzenia z Gojo's Past Arc i The Shibuya Incident Arc, ale jeśli chodzi o ten drugi, to nie wiadomo, czy obejmie całość, zważywszy na to, że mówimy tu o ponad 50-rozdziałowej historii. W ramach promocji drugiego sezonu niedawno został wydany film przedstawiający postacie, link macie w opisie, jednak na pełnoprawny teaser lub trailer zapewne jeszcze trochę poczekamy. I to wszystko na dziś. Dajcie znać, czy czekacie na drugi sezon i jak bardzo, oraz czy czytaliście mangę, a jeśli tak, to jakie są wasze wrażenia. Ale spoilery wyraźnie oznaczajcie, inaczej będę zmuszony usuwać komentarze. Tymczasem dzięki za obejrzenie, ja się żegnam i do zobaczenia następnym razem.